Zaczęło się nagrywać, więc Darku, witam cię na kolejnej sesji, już chyba 50. O wow, to nieźle. No, w tym rozdaniu, bo jeszcze było dużo, dużo wcześniej, ale w tym rozdaniu jest 50, także No fajnie. i jeszcze setki przed nami pewnie. Jak nie tysiące. Tak jest. Słuchaj, narobiłeś trochę szumu tymi poprzednimi życzeniami i pozdrowieniami. No właśnie, to Bo może... wyróżniłeś jedną duszkę, a tu teraz wszyscy się zastanawiają, kto to jest ta duszka. No ja nie mogę powiedzieć, ale mogę inne duszki, takie, które są bardzo sympatyczne i tak pięknie nam piszą komentarze, to szczególnie właśnie te osoby chciałbym pozdrowić, bo są pięknymi duszkami, a tą jedną wyjątkową to jeszcze przytrzymam gdzieś, zatrzymam w tajemnicy i też ją No pozdrawiam. i znowu to samo, no Tak, kurza tak. stopa, Tym panie razem Darku. szczególnie ją pozdrawiam. No więc właśnie, i teraz znowu będzie, ale tak naprawdę, na serio, już bez żadnych tam chichów, śmichów, naprawdę serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają, którzy chcą nas obejrzeć, chcą usłyszeć twoich pięknych odpowiedzi i piszą wspaniałe komentarze. Tak, z głębi serducha. Dzięki. Dziękujemy bardzo. To co? Zaczynamy? Tak jest. No dobrze. A w takim razie, Darku, zamknij oczęta. Rozluźnij się. Opadnij spokojnie i bezładnie na łóżko. Niech ciężar twojego ciała przejmie właśnie to, co jest pod spodem. Materac. Już nie czujesz tego ciężaru. Opadasz. Zapadasz się. Weź głęboki oddech, a przy wydechu rozluźniaj wszelkie napięcia w mięśniach i wszelkie myśli, które ulatniają się przy wydechu. Nie będą ci potrzebne. Weź jeszcze raz głęboki oddech. Relaksuj ciało, relaksuj umysł. Tak, żebyś był w takim stanie pustki i błogości. Ja za moment policzę od 5 do 1, a ty jeszcze bardziej będziesz rozluźniał ciało i umysł. 2, 1. Będę chciała, Darku, żebyś się cofnął w czasie i przestrzeni, a gdy policzę do 3, ty znajdziesz się w momencie, w którym na Ziemi pojawiły się pierwsze organizmy z grupą krwi RH minus ujemną. 1, 2, 3. Cofnij się w czasie i przestrzeni. Przejdź do momentu, w którym na Ziemi pojawiły się pierwsze organizmy z grupą krwi RH minus. Gdzie jesteś, Darku? Nie, chyba w naszej cywilizacji, bo trochę inaczej wygląda. Tak gdzieś poszybowałeś. Tak, jakby mnie cofnęło trochę bardziej. Jakby to była cywilizacja przed tą, którą teraz mamy. I mam poczucie, że jakby wykorzystano jakąś część genów, czy
czy danych o istotach, które wtedy były do tego, żeby przenieść to i zaprojektować jakby tą istotę ludzką tutaj w tej cywilizacji. Ale jesteśmy na Ziemi. Na Ziemi, tak. A opowiedz trochę o tej cywilizacji, którą tam widzisz. Niedużo. Wyglądają trochę jak tacy, nie wiem jak ich opisać, bo, że tak powiem, to jest taka moda, jak trochę może w starożytnej Grecji, ale z elementami takimi nowoczesnymi. Bardzo istoty takie zadbane, ale jednocześnie takie odrobinę może nawet dostojne. Wydaje się, że dysponujące inteligencją, widać jakby taką mądrość życiową, spokój, emocjonalny taki balans w nich. Wydaje się, że to jest właśnie poprzednia też. Bardzo czuję, że to jest ta królestwo czy Atlantydy. A możesz doprecyzować, w jakim czasie się znajdujesz tymi obliczeniami ziemskimi? Ponad 20 tysięcy lat temu. Co tam widzisz? Jesteśmy przy takim pojawieniu się pierwszych organizmów z grupą krwi RH-. To nas interesuje. To RH ujemne. Co tam się dzieje? Pójdź do tego momentu. Teraz mnie zrobiło taki rozkrok, bo pokazuje mi się przestrzeń, gdzie ta nasza cywilizacja, taka ja bym ją nazwał właśnie, nie wiem, drakońską, próbuje jakby poprzez istoty, które tutaj pojawiły się, tworzyć istotę właśnie ludzką, mając i mając dostęp do różnych danych i mając ogromną wiedzę na temat w ogóle tworzenia istot żywych, właśnie próbują zaszczepić ten gen taki, gen czy stworzyć taką krzyżówkę komórek, które właśnie zawierają później, które wyrosną, mając właśnie pewne cechy i grupę krwi właśnie RH-. A z drugiej strony znowu podobna sytuacja, jeszcze jak ta cywilizacja wcześniejsza powstaje, również widać, że tworzy się dosłownie, czy w zasadzie tutaj bardziej może przywozi się taką istotę i patrzy się, bada się ją, czy ona w takich warunkach poradzi sobie i przetrwa, czy zaadoptuje się może tak. Tutaj jakby tworzy się zupełnie i trochę wyglądają te istoty inaczej, w sensie tamte z Atlantydy, a te, którym teraz jesteśmy istotami ludzkimi, różnimy się minimalnie rysami twarzy nawet, wzrostem, zupełnie inaczej włosy nam rosną, w sensie owłosieni na przykład mężczyźni tam bardziej pozbawieni byli zarostu na twarzy, tutaj teraz jest trochę inaczej. I jakby wykorzystuje się tutaj, widać te krzyżówki różnych z różnymi istotami, które były już też na Ziemi, krzyżówki z istotami, które jakby próbowały sklonować nawet siebie, czy stworzyć istotę, która będzie trochę ich przypominała, ale nie przewyższy ich jakby inteligencją i pewne ograniczenia się zaszczepia. Jednocześnie ten element sprawdzony w postaci grupy krwi, który już zaistniał, a oni mając do dyspozycji też chcą uwzględnić.
Ale powiedz mi, czy to był taki zamysł, żeby to było RH minus, czy takim po prostu wyszło? Ja bym powiedział, że tak im wyszło, bo tutaj widać, że takich obiektów badawczych było bardzo dużo i mnóstwo takich istot umierało, ciał, nie dawali rady, nie przeżywały takie istoty, te krzyżówki. Bardzo dużo było takich sytuacji, gdzie były te ciała zdeformowane, a później jak doszło do jakiegoś momentu, że ta istota miała już konkretny wygląd, to znowu bardzo była podatna na choroby. I tak naprawdę w pewnym momencie dopiero wyszło, że ta grupa może towarzyszyć człowiekowi. Natomiast to nie był jeden czynnik, bo później w momencie, kiedy zaczęto klonować i jeszcze udoskonalać jakby, to wtedy i tak powstały inne grupy krwi jakby równolegle. Powiedz mi, bo wspomniałeś o Atlantydzie, ona jednakowoż gdzieś w nicość przeszła, a czy w tych eksperymentach też brali udział Atlanci? Nie, Czy nie tylko powiedziałbym tych? tak. Dobrze, o to Po chodzi. prostu dostęp do danych od tych istot, Wzięli od nich. którzy znając, że ta cywilizacja była i jak wyglądała, czym się charakteryzowała, pewne jakby idee czy pewne dane próbowali przemycić, żeby ta istota była Jakiś bardziej wzorzec. dopasowana do planu ziemskiego, tak. Wzięli. Okej, rozumiem już teraz dobrze. Czy konsekwencje pojawienia się tej grupy RH- występują obecnie tu i teraz? Tak jest. Konsekwencje. Tej grupy krwi RH-. RH ujemne, RH, tak się mówi. Czy są jakieś konsekwencje, które obecnie widzimy, możemy dostrzec? I jakie to ewentualnie konsekwencje? Czy odczuwasz coś takiego? Nie odczuwam jakoś specjalnie inaczej jak przy innych grupach krwi. Wydaje się, że to szczególnego wpływu nie ma. To znaczy jest tutaj coś takiego bardziej, nie wiem czy to są konsekwencje, tylko może różnice. W środowisku tym ziemskim pewne elementy, które czy struktury informacyjne, które przyjmujemy w pożywieniu, czy środowisko, czy bakterie, czy inne czynniki środowiskowe, mogą w pewien sposób wpływać inaczej na grupy, czy jakieś predyspozycje do jakichś chorób w stylu alergii mogą się pojawiać inaczej niż w innych grupach. Ale generalnie, jeśli konsekwencji, to jakby nie widzę jakoś specjalnych. Dobrze, Darku, wracamy do tu i teraz, do teraźniejszości. Teraz proszę cię, żebyś poszukał dwoje rodziców, którzy mają grupę krwi RH+, lecz ich dziecko posiada grupę RH-. Jakie warunki energetyczne przyczyniły się do rozwinięcia się tej grupy u tego dziecka? Jakie warunki energetyczne przyczyniły się do takiego rozwinięcia, do właśnie takiej grupy u dziecka z RH minus, a rodzice mieli RH plus? Różnica faktycznie nie w DNA, tylko w takim bardziej DNA energetycznym, można by było powiedzieć, że wibracja takiego dziecka jest energia, która wchodzi, jakby, czy świadomość, która wchodzi w ciało, jest tak wibracyjnie inna, że wpływa na DNA i na całą energetykę ciała, wibracje ciała, które dostosowują się czy przeprogramowują ciało i również grupę krwi. A czy istnieją różnice pomiędzy osobami o grupie RH+, a tymi o grupie RH-? Jak mógłbyś to doprecyzować? Powiedziałeś, że wibracje są inne. Tak, jest inne przy RH+, co nie znaczy, że
że one są w jakiś sposób lepsze, są inne. Można by było powiedzieć, że ta wibracja w taki sposób energetyzowuje komórki, jeśli tak można by powiedzieć, że one ustawiają elektrony w ciele, czy w taki sposób wpływają na komórkę, że ona drgając w określony sposób układa ładunki w sposób, który również wpływa na krew i też na organy, czy na inne elementy w ciele, ale nie w taki sposób, żeby różnica w ciałach była tak duża, żeby różnice pojawiały się jakby na zewnątrz. To bardziej jest sposób, w jaki takie ciało funkcjonuje na Ziemi. Może czy powinno funkcjonować, bo później na etapie dorastania i spotykania się z zanieczyszczeniami, czy szczepieniami, czy pożywieniem, powietrzem, wodą, tak naprawdę każdy ten organizm i tak będzie się spotykał z obciążeniami i nie rozwinie się w taki sposób, jak mógłby, gdyby rozwijał się w czystej, jakby w czystych warunkach takich, może nie, że sterylnych, ale bardziej warunkach sprzyjających. A tutaj bardziej te organizmy wtedy walczą jakby o to, żeby się oczyścić, żeby przetrwać, niż żeby się rozwijać. Przyjrzę się uważnie tym różnicom z fizycznego punktu widzenia. Czy są jakieś różnice na polu fizycznym? Można by było powiedzieć, że jak w istocie się jakby takie istoty popatrzeć, to w jakiś sposób widać, że te istoty z RH minus, szczególnie te, które jakby dopasowując tą energetykę, tą wibrację do ciała, mają w pewien sposób większe zdolności do tego, żeby bardziej czuć swoją istotę subtelną, łączyć się z tą wibracją, jakby otwierać kanał energetyczny i delikatnie jakby było im łatwiej czuć tą wibrację z wyższych swoich części. A przyjrzyj im się w odniesieniu do ciała mentalnego. Przyjrzyj się tym różnicom, jeśli chodzi o ciało mentalne. To czy tutaj takich różnic jest mniej, choć też ta wibracja jest w stanie otwierać ciało mentalne, czy w zasadzie otwierać na to, żeby ta sfera mentalna mogła się delikatnie też poszerzać, bardziej poszerzać. A teraz przyjrzyj się tym różnicom w odniesieniu do ciała emocjonalnego. Jak to widzisz? Jakie są emocje u RH plus i RH minus, jeśli można tak generalizować? W pewnym zakresie chyba można, bo tu pojawia się, że te emocje są bardziej wyraźne. To jeśli byśmy wzięli dwa lęki na przykład, albo dwie radości naprzeciw, to rzeczywiście będą różnice, ale tak samo będą różnice w dwóch różnych osobach, obojętnie jakich. Zawsze poprzez jakby własne doświadczenia ten lęk lub radość będzie inna, bo doświadczenie było najczęściej inne. Ale tutaj bierzemy pod uwagę jakby czysto, bez taką warstwę, bez czystą emocję, bez warunków, to wtedy rzeczywiście jest to bardziej subtelniejsza emocja, taka, którą bardziej wyraźnie się czuje. To nie są duże różnice, ale jest to coś takiego bardziej doprawionego, że tak powiem. U kogo? Którego? U której U części? minusów U jest to minusów. takie bardziej wyraźniejsze, bardziej takie. Ostrzejsze w sensie obrazu. Dobrze. A teraz przyjrzyj się tym różnicom w odniesieniu do ciała eterycznego. No tutaj jest chyba największa różnica, bo wibracja w ciele eterycznym i tutaj najbardziej się zarysowuje. Bardziej jest to istota świetlista. Czy istnieją konkretne obszary geograficzne, na których grupa RH minus występuje obecnie najczęściej?
jakieś obszary geograficzne, gdzie widzisz najwięcej RH minusów? Bardziej teraz to się pokazuje mi na obszarach północy. Nie wiem, czemu, jak im bliżej północy, to tym więcej się tego pojawia, choć to nie jest tak, że to są jakieś duże różnice, chociaż rysuje się to dosyć poważnie na północy. Północy Europy, północy Ameryki. No, wszędzie na północy jest jakby więcej tego, później jest trochę mniej i znowu też takie większe skupiska bardziej dążąc do bieguna jakby południowego, też tam trochę jest jakby więcej. Okej, okay. Na których obszarach występuje najczęściej? No to już właśnie jakby odpowiedziałeś na to, bo ja widzę się te północne i bardziej na południe wysunięte, tak? Tak. Co wpływa na większe występowanie grupy RH- na tych obszarach? Co tam się takiego dzieje? Że tam akurat jest więcej tych osób. To jest też związane chyba z wibracją, jakby czuły te osoby, że potrzebują, czy powinny się przeprowadzić, czy znaleźć miejsce, lub rodzą się właśnie w miejscach, gdzie wibracja bardziej im to jakby jest bardziej zgodna, czy w jakiś sposób bardziej im odpowiada i podświadomie po prostu wybierają takie miejsca. I wydaje się, że też temperatura może mieć na to wpływ i rodzaj wibracji też w takich elementach jak na przykład konkretne pożywienie, które też jakby im bardziej może odpowiada. Czy istnieją pewne cechy behawioralne lub społeczne charakterystyczne głównie lub wyłącznie dla osób z grupą RH minus? Mam poczucie bardzo wyraźne, że tak. To są osoby, które bardziej chcą pozyskiwać wiedzę, informacje, czy poszerzać swoją świadomość w przestrzeniach takiego, nazwijmy bardzo ogólnie, rozwoju duchowego. Bardziej są skłonne otwierać się na to. To jest związane właśnie z tą wibracją, którą sobie niosą. To są wibracje właśnie takie bardzo subtelne, ale które są w stanie wpuścić w ich istotę te wibracje, wpuścić ich w przestrzenie informacyjne, które będą z nimi bardziej rezonować. Co nie znaczy, że te z grupą krwi plus nie mają czegoś takiego. One będą raczej się interesowały czymś innym, czy będą bardziej może chciały w tej przestrzeni fizycznej poszukiwać tych wzorców, tych matrixowych, nazwijmy to. Ale to jest też jakby taka skłonność tych, ale to też nie jest coś takiego, że osoby z grupą RH plus są na to całkowicie zamknięte. Natomiast tutaj bardziej ten rezonans jest w tych osobach z grupą RH minus, bo cała wibracja jakby wchodzi w rezonans z czymś, co spoza jakby fizyczności wynika. Niektóre gazety donoszą, że królowa Elżbieta ma grupę krwi 0 RH minus. Połącz się z królową Elżbietą. Już cię współczuję. I powiedz mi, co widzisz lub czujesz w odniesieniu do jej grupy krwi? Ja bym powiedział, że to ona nie ma takiej grupy krwi. Ona ma grupę krwi, która nie wiadomo, jaką jest grupą krwi. Na pewno nie RH minus, ja przynajmniej tak tego nie odbieram. Ona ma grupę krwi, która jest bardzo taka, ja bym nie wiem, wyjałowiona, taka taka trochę nawet, nie wiem, nieludzka, tak bym powiedział. Z jednej strony widać ten przepływ i w porównaniu z innymi grupami krwi jest wszystko podobne, ale zupełnie inne ładunki tam płyną. Inaczej to się wszystko układa i w ogóle wibracja taka
taka jakby pusto tam było, nie wiem, taka bardziej pusta ta przestrzeń w przepływach. No mówiłeś, taka wyjałowiona, tak? Tak. Jakby tam nie było za wiele. No w poprzednim, którymś, chyba w poprzednim, poprzedniej sesji badawczej wyszło nam, że taka trochę gadzia jest. No cały czas, jak się trzeba właśnie w tej przestrzeni tam poruszać, to tak wieje takim chłodem, taką obojętnością i właśnie też we krwi widać i w wibracji, że to się wszystko ze sobą łączy. Może ona ma grupę minus, ale nie RH minus, tylko jakąś taką zupełnie nieludzką. W sensie... Totalnie minusową. Tak. Dobrze, ale mam kolejne pytanie. W odniesieniu do informacji, które pojawiły się na temat królowej brytyjskiej, powiedz mi, w jakim stopniu jej cechy fizyczne, mentalne i eteryczne są warunkowane przez grupę krwi? No, w tym przypadku mówię, że nie jest to RH minus i nie jest to do końca ludzka krew, ale w jaki sposób determinuje ta jej krew, determinuje jej cechy fizyczne, mentalne i eteryczne? W zasadzie to bardziej, jeśli chodzi o krew, to tutaj trudno mi jest teraz na to odpowiedzieć, bo bardziej widzę to z innej strony, że bardziej ta sfera eteryczna czy mentalna determinuje jej w ogóle istotę. Tą fizyczną bardziej to wpływa i jednocześnie wtedy wpływa na krew i na jej DNA, które jest bardzo właśnie takie chłodne. Natomiast sama mentalność jest taka, ta sfera mentalna jest w jakiś sposób, utrzymuje ją w pewnych ramach i jednocześnie wszystkie inne elementy pozbawiają jej pewnego rodzaju wzorców emocjonalnych, umożliwiając i regenerację jej ciała i wpływa to właśnie na przebudowanie też jej komórek. Bardziej tutaj chodzi o wibrację, która wpływa na jej ciało i wpływa również na krew, pewnych jakby czynników wtedy jej pozbawiając. No zerknij na to. Widzę, że w drugą stronę. Zerknij na to DNA jej. Coś nam mówi to DNA. No bardzo przypomina DNA istot, które spotykamy podczas sesji, czyli wprost mówiąc, wieje gadem od niej. Ale tak stuprocentowo, czy jest to jakaś mieszanka? Nie, to jest forma hybrydy, czy pewne elementy są zaszczepione. Tego nie jest, nawet nie można powiedzieć, że to jest 50% DNA gadziego, nawet 25% pewnie nie. Maksymalnie może to być około tak 10%, jeśli miałbym odczytać. Ale to wpływa dosyć poważnie na w ogóle na jej ciało. I pewne elementy, pewne zdolności, czy pewne odczuwanie, możliwość postrzegania rzeczywistości trochę szerzej już wpisuje się w jej istotę. Dobrze, Darku, to jest koniec protokołu oficjalnego, ale zostańmy jeszcze w tym temacie, bo ciekawi mnie to, w jaki sposób udało się, jeśli to były gady, udało się to DNA zmodyfikować do 10%. Masz jakiś wgląd? Tak, to udało się w porozumieniu z modliszkami, które w kooperacji jakby z nimi szukały rozwiązań takich, które umożliwiłyby im transfer świadomości, w sensie gadów, części, jak największej części w ciało ludzkie, po to, żeby móc w taki sposób przygotować się jakby, czy kontrolować, czy być w sferach władzy, jednocześnie część tej władzy oddać, część władzy, czy część nawet istot ludzkich oddać pod władanie modliszek. Czyli tutaj taka pojawia się zależność handlowa wręcz.
A zerknij tak ogólnie na tak zwane rody królewskie. Czy jest podobnie? W rodach królewskich bardzo często tutaj pojawia się, że tak, ale również są istoty, które później stają się jakimiś ważnymi politykami czy osobami decyzyjnymi. Są ustawiane, przy czym tutaj się pojawia, że czasem tych genów gadzich, że tak powiem, jest naprawdę mało. Tam wystarczy czasem 1%, Jeden procent. żeby pewne, czy jakąś empatię, czy współczucie zlikwidować takim człowieku i to wystarcza. I wzbudzić, i on wtedy ma, jakby ten ego jest w stanie podkręcić ta zmiana na tyle, żeby on zamknął się na inne rzeczy i całkowicie popadł w system. Dlatego jestem zdziwiona, bo 10% to jest naprawdę bardzo dużo. Tak. A tutaj te inne istoty to dosłownie jeden wystarczy gen, dwa, jeden procencik, żeby po prostu ten człowiek już bardziej rezonował i był połączony z ego w taki sposób, że kompletnie potrafi się zatracić w systemie, w materializmie. Czyli jest to jednakowoż, nawet ten 1% ma bardzo silne przełożenie. Tak. Dobrze, to zostańmy przy tych grupach krwi, bo jednak badanie RH- nas tutaj w dalszym ciągu interesuje. Sławnych i wpływowych ludzi. I tak naprawdę to okazuje się, że książę William i jego małżonka Kate mają RH negatywne. O królowej Elżbiecie już mówiliśmy. Czy zdziwiłoby to kogoś, gdyby okazało się, że cała rodzina królewska była w przeszłości RH minus negatywna, znaczy RH minus negatywna? Teraz mam jeszcze inne przykłady. Eisenhower, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych, grupa 0 RH negatywny. Nixon, 37. prezydent Stanów Zjednoczonych, grupa krwi 0 RH negatywny. Bill Clinton, 42. prezydent, grupa krwi ABRH negatywny. George Bush, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych, grupa krwi ARH negatywny. Czy to są przypadki, Darku? To są tylko parę przykładów, ale dosyć znamiennych. Jak oni się dobierają? Sam ten czynnik minus jeszcze w otoczeniu z innymi czynnikami dopiero tworzy grupę, która będzie wibrować na odpowiedniej częstotliwości. Jeśli zmodyfikować i obciążyć ciało i jakby, że tak powiem, siłowo stworzyć istotę, czy przeprogramować ją w pewien sposób siłowo i nanieść na nią pewne warunki, jeśli chodzi o krew, to można obniżać ich wibracje i modyfikować ich sferę mentalną i wpływać na nich. Natomiast w takiej pozbawione warunków, czy taka istota, która po prostu bez modyfikacji ciała ma grupę RH minus, wtedy są takie elementy, jak wspomniałem wcześniej, że trochę na co innego się otwiera, inaczej wibruje i w czym innym wejdzie w rezonans. A tutaj na bazie tej grupy minus, tego czynnika minus, tworzy się pewnego rodzaju modyfikacje energetyczne, gdzie ciała subtelne wchodzą w taką wibrację, która łącząc się później z ciałem i z taką grupą krwi, daje podatność na pewnego rodzaju czy manipulacje, czy ukierunkowanie myślenia, bo również to ciało mentalne wpływa później na to. Czyli chciałbyś powiedzieć, że ci z RH negatywnym, minusowym, są bardziej podatni na te manipulacje? Czy jest to tak manipulowane, żeby byli bardziej podatni?
Właśnie to drugie. To sama krew to jest tylko jeden z czynników. Programy mentalne, czy wychowanie, czy właśnie wpływanie na ciało subtelne i obniżanie wibracji, modyfikacje tego, jakby wkładanie w te ciała pewnego rodzaju zapisów, emocji, powoduje, że to ciało już fizyczne, czy umysł zachowuje się w pewien sposób, czy jest wtedy podatny. Sama grupa krwi to za mało, żeby ktoś stał się, czy myślał w określony sposób, czy funkcjonował w określony sposób. To tylko jest jeden z elementów, który umożliwia łatwiejsze przeprogramowanie, czy podawanie częstotliwości, na które on się otworzy. No ale to jest pewnie bardzo praktyczny czynnik, który ułatwia pewne manipulacje. Tak jakby można było transportować te częstotliwości i wtedy wchodzą to w rezonans poszczególne później komórki wzmacniane. Tak. To teraz przeczytam ci, jak charakteryzują się ludzie z RH-. Są pewnymi ukrytymi, charakteryzują się pewnymi ukrytymi zdolnościami wewnętrznymi, na przykład coś w rodzaju synchroniczności. RH negatywni wyróżniają się wyższą inteligencją od pozostałej części populacji, a co najważniejsze, czują wewnętrznie, jakby ten świat nie pasował do nich lub oni sami do tego świata. Nie potrafią tego wyjaśnić, ale czują się tu obcymi, pomimo że urodzili się fizycznie jako jedni z nas. RH negatywnie posiadają większe zdolności intuicyjne oraz są bardziej wrażliwi i czują, jakby mieli do spełnienia jakąś misję, choć świadomie jej nie znają. To tak jakby jeden z opisów dotyczących właśnie charakterystyki. A teraz mam pytanie. Czy CIA jest zainteresowane właśnie ludźmi RH ujemnymi? Jak to widzisz? W pewnym zakresie tak. Dlatego, że niektóre osoby, te, które właśnie potrafią wchodzić w rezonans i jakby otwierać się na te wiedzę, na informacje takie bardziej paranormalne czy pozazmysłowe, niektóre osoby są bardziej jakby wrażliwe i mają pewnego rodzaju predyspozycje i takimi ludźmi tak, takimi są zainteresowani. I właśnie to jest, mów. Dużo ludzi ma to mimo wszystko ukryte, dlatego że czynniki środowiskowe czy społeczne nie pozwalają im poza te ramy wyjść. Oni czują, że coś jest z nimi nie tak, przez to właśnie to odrealnienie i poczucie, że nie są stąd, ale osadzenie ich w tych realiach powoduje, że nie do końca potrafią się na to otworzyć. Natomiast dużo osób jednak zaczyna w sobie odkrywać czy odczuwać więcej. I wtedy rzeczywiście widzą, czy potrafią to nawet niekiedy wykorzystywać. Okazuje się, że CIA rzeczywiście się interesuje takimi ludźmi. Zaskakujące jest też, że ludzie twierdzący, iż zostali uprowadzeni przez obcych, po badaniach lekarskich okazywało się, że należą do ludzi z grupy czynnikiem RH-. Ponadto ludźmi tymi do końca ich życia interesowały się zawsze służby wywiadowcze. Oni zresztą sami czują się śledzeni, ale nie przez obcych, a przez ludzi ze służb. A teraz chciałabym, żebyś nawiązał kontakt z takim człowiekiem, który się nazywa Max Spears. Chciałabym się dowiedzieć. Ten człowiek zmarł w Warszawie 16 lipca 2016 roku. Chciałabym się dowiedzieć, czy to była śmierć naturalna Maxa Spearsa. Jak to czuwasz? Że nie naturalnie. Nie jakieś naturalnie. Potężne przeciążenie w jego ciele powstało. Dokładnie. Jest bardzo zastanawiające, że Max Spears, znany ufolog, który właśnie zmarł w Warszawie 16 lipca 2016 roku, powiedział, że osoby posiadające czynnik RH- są spoza planety Ziemia. Tak twierdził. Nadto dodał, że są to ludzie, którzy mają umysł tak jak rój, to znaczy ich umysły działają na poziomie podświadomym i są połączone.
mają potencjał energetyczny na tak wysokim poziomie, że pozwala im to bardzo szybko działać na zasadzie eksplozji ogromnej mocy, co skutkuje, że w niedużym odstępie czasu są zmęczeni i wyczerpani. Max Pierce mówił, tu go cytuję, mam krew ujemną i dlatego wybrali mnie do tego projektu. Chodziło o tajny program Super Soldier, czyli żołnierza doskonałego. Oznacza to, że większe ilości tlenu mogą przepływać przez moją krew, co pozwala na szybsze myślenie, szybsze reakcje oraz szybszy wzrost i budowa mięśni. Sprawdź, czy tak rzeczywiście jest, czy rzeczywiście u osoby takiej typowej z RH ujemnym jest ten przepływ ilości tlenu większy i ten sposób myślenia błyskawiczny. W tych elementach tak. Przy czym tutaj to, że ludzie z RH minus są spoza planety i są w stanie właśnie działać na zasadzie właśnie roju. Roju. To bym powiedział, że to jest prawda, ale to nie znaczy, że z RH plus tego nie mają, bo my tak naprawdę wszyscy jesteśmy spoza planety. To nie można powiedzieć, bo ja przynajmniej tak tego nie widzę. Wszyscy jesteśmy w stanie łączyć się z polami morficznymi, ze świadomością zbiorową i podłączając się tam też czerpać i nawet tworzyć pewnego rodzaju zachowania, czy poddawać się jakimś ideom czy wzorcom, które w tej przestrzeni się pojawiają. Natomiast w przypadku Maxa Spearsa tu się pojawia, że krew znowu była tylko jednym z czynników, nie jednym na podstawie którego go wybrano. Jego energetyka, jego siła taka wewnętrzna, jego mentalność, podatność na właśnie na pewne, czy to czym się gdzieś interesował, stworzyło jakby całość, która predysponowała go do tego, że został wybrany. Krew tylko było jednym z czynników. Ja wiem, ale to jest jakby ten element przewodni naszej sesji badawczej. Tak, chociaż rzeczywiście pewnego rodzaju ten organizm znowu, to nie jest coś takiego, to się pojawia, nie pojawia się, że to są różnice tak olbrzymie, żeby osoby z grupą plus nie mogły jakby się w tym odnaleźć, bo można czy ciało wyćwiczyć, czy poprzez podniesienie swojej energetyki czy wibracji można również osiągać podobne rezultaty, tyle tylko, że faktycznie te osoby z grupą minus bardziej szybciej jakby wejdą w ten temat, większy, bardziej rezonans i mniej trzeba pracy włożyć, żeby dostosować ich, czy zainspirować, czy przekonać do tego. Właśnie powiedziałeś wcześniej, że właśnie mają pewien sposób, łatwiejszy sposób, tak? I na jakby modyfikację pewnych rzeczy i wpływanie. A powiedz mi, czy prawdą jest, że w wielu państwach były i są prowadzone tajne badania nad zagadką krwi RH minus? Tak, ale w połączeniu też z genami, z DNA, z różnymi innymi czynnikami, tak, jest to badanie również tych zależności. A jakiś kraj czy państwo jakieś się wyróżnia? Stany, Niemcy, Szwajcaria, Rosja, Chiny, Japonia też pojawia się. Dobrze. Według naukowej teorii grupa krwi RH minus pojawiła się jako mutacja w Europie około 25 do 35 tysięcy lat temu. Obecnie ma ten układ około 15% Europejczyków. Najczęściej spotykane wśród Basków, około 35%, oraz Żydów aszkenazyjskich. Grupa RH- występuje bardzo rzadko u rdzennych mieszkańców innych kontynentów. Dlaczego dotyczy to tak małej garstki ludzi? Rzeczywiście jest tych 15% Europejczyków i niewiele poza Europą, trochę w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego jest akurat tak małej garstki ludzi?
To wynika z, jak się cofnie, jak się cofam w przeszłość z tym, w jaki sposób w ogóle człowiek powstawał i modyfikacja właśnie później, czy DNA, czy kolejne jakby kopie były na RH+, i to poprzez ewolucję ten czynnik RH+ dominował Ziemię. Dużo bardziej tajemnicze pozostają kwestie biologiczne. Antygen RH występuje u wszystkich naczelnych, a my odziedziczyliśmy go po małpach, po małpich przodkach, ponoć. Jednak krew 10 do 15% ludzi go nie zawiera. Choć skoro wszyscy wywodzimy się od zwierząt, nie powinno to mieć miejsca. Rodzi się zatem tutaj trudniejsze pytanie, czy człowiek na pewnym etapie ewolucji został genetycznie zmutowany? A jeśli tak, to z kim? A jeśli tak, to kto tego dokonał? To jest właśnie problem dla cywilizacji, które chcą kontrolować nas, ludzi, i chcą, aby stać się częścią, ten taki wejść wewnątrz, do środka tej cywilizacji, nie być na zewnątrz kontrolującymi, tylko przemycić swoje świadomości, swoje natury, po to, żeby właśnie już na płaszczyźnie fizycznej też się stać częścią tej cywilizacji. I tutaj bardzo dużo tych porwań czy pracy nad poznaniem i czy zmodyfikowaniem właśnie ciał ludzkich polega na tym, że tworzono, jakby otwierano DNA do tego, żeby wniknąć, czy żeby uzupełnić je swoimi. I stąd takie anomalie, że tak powiem, i sytuacje, że niektórzy ludzie są właśnie pozbawieni czynnika RH. Chodzi o to, że chociaż nawet czy gady, czy modliszki, one bardzo chcą jakby nie tylko poznawać naszą psychikę, emocje, które bardzo dobrze znają i mogą je kontrolować, ale chcą też zmienić nasze DNA po to, żeby jeszcze bardziej pozbawić nas, jakby mówiąc wprost, człowieczeństwa czy emocji, które jako istoty posiadamy, i chcą stworzyć innego rodzaju ciała. Tak, przypomniała mi się jedna z teorii spiskowych, według których już w latach 50. rząd Stanów Zjednoczonych podpisał pewną umowę z cywilizacją obcych, według której pozwolono tak zwanym szarym porywać ludzi i robić na nich eksperymenty, może nie eksperymenty, ale badania. I ponoć ten element się jakby uciekł spod kontroli, a szarzy okazali się nierzetelni w tym wszystkim. I tutaj jeszcze jest inna historia, bo to pojawia się, że tak. I to też wydaje się miało powodować opóźnienie w tym, że budząca się świadomość ludzka i odrzucanie pewnych wzorców czy emocji powoduje, bardzo też to wyraźnie widać, wzrost wibracji poszczególnych istot, i również ta wibracja zaczyna wpływać na ciała, przebudowując je w pewien sposób, czy powodując, że one stają się bardziej wydolne, bo wibrują na wyższych częstotliwościach. I tutaj to też może być czynnik, który później wychodzi, że tak powiem, na badaniach. To też jest taka ciekawa z tych teorii spiskowych. Według autora książki Krew Bogów, Nicholasa Redferna, RH negatywni są potomkami nadzorców pozostawionych przez Anunnaki na Ziemi do doglądania ludzkości, w obrębie której z upływem wieków się rozpłynęli. Ich dalecy potomkowie nadal stanowią jednak łącznik między planetą, naszej planety, a obcymi. Autor Krwi Bogów twierdzi, że prawda nie może wyjść na jaw z dwóch powodów. Pierwszy to podkopanie autorytetu religii,
a drugi wiąże się przyznaniem, że kilkanaście procent mieszkańców naszej planety nosi w sobie cząstkę odziedziczoną po tak zwanych bogach, czyli nadludziach. Jak to widzisz? Czy zgadzasz się? To znaczy na pewno Anunnaki tworzyli istoty, które teraz jakby tutaj widzimy, którymi sami też jesteśmy. Natomiast tutaj jest coś takiego, że w zasadzie to wszyscy jesteśmy potomkami. Tutaj chodzi tylko bardziej o to, że w pewnym momencie tam pewnego rodzaju rozłam czy chęć pozostawienia tej cywilizacji samej sobie spowodował pewnego rodzaju konflikt i taką potrzebę zostawienia, zmodyfikowania jeszcze tej ciała, które by było silniejsze, byłoby bardziej podatne na takie trochę pozazmysłowe postrzeganie, czyli właśnie czy telepatia, czy właśnie zwiększenie wibracji, po to, żeby ta cywilizacja mogła bardziej się rozwijać i czerpiąc informacje z zewnątrz, żeby te informacje, energia przenikała również tutaj i to miało to umożliwić. Natomiast w zasadzie wszyscy jesteśmy potomkami tych istot, jeśli weźmiemy pod uwagę ciało, bo, że tak powiem, wkład ciała już nie należy do tych, nazwijmy ich, bogów. A tak lubią się dobierać do tego wkładu ciała. Tak, bo wkład jakby jest spoza Ziemi i nie należy do stwórców ciała. Oni stworzyli ciała, które my też zaczęliśmy jakby zasiedlać. Używać, tak, zasiedlać. Ale powiedz mi tak, w momencie, kiedy oni eksperymentowali sobie, czy to najpierw wytworzyli to RH ujemne, a dopiero później RH plus, czy to były jakby dwie ścieżki niezależne? Było dużo prób ścieżek, tak? I wydaje się, że RH plus było pierwsze i w większej ilości jakby sklonowane takie ciała. Natomiast ta RH minus dopiero po tym właśnie rozłamie, konflikcie udoskonalono, czy zmieniono minimalnie. Dobrze, to teraz pójdźmy do biologii, do zdrowia. Bo jeśli już rozpatrujemy grupy krwi, to ciężko nie zatrzymać się na teorii pana Emila Piaseckiego, na takiej teorii, którą nazwał niewidzialną transfuzją. Szuka on odpowiedzi przyczyn chorób tak zwanych autoimmunologicznych o nieznanej etiologii. Otóż wysuwa ciekawy wniosek, że przyczyną tych idiopatycznych chorób, jak ja je nazywam idiotycznymi, są antygeny. Spójrz, Darku, czy rzeczywiście antygeny są odpowiedzialne za choroby, których przyczyny tak do końca nie znamy, a lekarze nazywają idiopatycznymi? Tak, to rzeczywiście się pojawia, że jest takie zjawisko. Są antygeny, które faktycznie wchodzą w reakcję w poszczególnych też ciałach. To pozwolę sobie troszeczkę cytować pana Emila. On to tak tłumaczy. Pierwotną przyczyną chorób autoimmunologicznych i niepłodności są antygeny grupy krwi AB0 zawarte w wydzielinach ciała. Kontakt z tymi antygenami jest również przyczyną wielu chorób układu krążenia i niewyjaśnionych nagłych zgonów dzieci i dorosłych. Podstawowe wydzieliny to ślina, pot, łzy, sperma i wszechobecny śluz. Każdorazowo, kiedy wymieniasz tę wydzielinę w kontakcie z drugą osobą, wprowadzasz swoje antygeny do obcego układu. Drugim czynnikiem są substancje mucynowe, szczególnie lektyny, zawarte w produktach spożywczych. I każdorazowo, kiedy wprowadzasz do organizmu produkty spożywcze zawierające lektyny, masz poważny konflikt w swoim organizmie. Mamy dwa podstawowe antygeny AB0, anty-A i anty-B. Codziennie spotykamy się z obcymi antygenami AB0, czyli twojej grupy krwi z innymi antygenami. Antygeny to bardzo reaktywne wielocukry i białka. Do tej pory wiedzieliśmy, że znajdują się we krwi,
ale okazuje się, że znajdują się również w wydzielinach, są również w organach wewnętrznych. Znamy konsekwencje nieprawidłowej transfuzji krwi, wtedy następuje wstrząs anafilaktyczny i zgon. A co się dzieje, kiedy takie antygeny z wydzielin też są jakby tą niewidzialną transfuzją, o której mówi Emil Piasecki? Całujesz, dotykasz spoconymi rękami, wymieniasz płyny przy stosunku płciowym. Mało tego, pocisz się w każdej chwili, plujesz, jak mówisz, małymi kropelkami. Wprowadzasz swoje antygeny wprost do drugiego organizmu. I wymieniasz codziennie antygeny AB0 z każdą osobą, jak przy transfuzji. Darku, jak ty to czujesz, powiedz mi? Tak, ale to jest środowisko, w którym my żyjemy. To jest tylko jeden z wielu elementów. I jeśli w tym środowisku, jeśli będą te antygeny niezgodne i w środowisku, w którym będą dwie takie osoby, no to wtedy ta transfuzja, ten wstrząs będzie odłożony w czasie, dlatego że dawki tego są mniejsze niż w przypadku transfuzji krwi. Oczywiście. Ale też się zadzieje i to środowisko, w którym jesteśmy, zawiera różnego rodzaju struktury informacyjne czy antygeny, które wywołają konkretny efekt. I tylko, że troszeczkę odłożony w czasie. Są odłożone w czasie, oczywiście, bo tak jak mówisz, nie jest to ingerencja tak zwana bezpośrednia, tak? Czyli do krwiobiegu. Natomiast ciało może zareagować jakimś powierzchownie, że tak powiem, czy jakąś formą alergii, którą człowiek może nie skojarzyć, że wynika z tego, że to był kontakt z drugim człowiekiem. Pan Piasecki twierdzi, tutaj taką śmiałą konkluzję wyprowadza, że to jest związane z tak zwanymi wydzielaczami i niewydzielaczami. Wydzielacz to każda osoba, u której antygeny grupowe znajdują się w wydzielinach ciała. A niewydzielacz to każda osoba, u której antygeny grupowe nie występują w wydzielinach, są tylko w krwiobiegu. Otóż w całej populacji ludzi na Ziemi średnio 80% to osobniki ze statusem wydzielacza, a 20% niewydzielacza. Natomiast wydzielacze, ci, którzy wydzielają właśnie i mają w wydzielinach te antygeny, emitują swoje antygeny do otaczającego środowiska i robią to 24 godziny na dobę. I w tym momencie tak zwani niewydzielacze są w pewnym sensie zagrożeniu. I teraz spójrz na taką parę, gdzie jedna z osób jest wydzielaczem, a druga jest niewydzielaczem. I spójrz, przyspiesz ten czas, bo wiemy, że choroba buduje się latami. I zobacz, jak to wygląda. Czy rzeczywiście osoba, która jest niewydzielaczem, zaczyna po jakimś czasie chorować? Jest to choroba autoimmunogenna, a lekarze nie znajdują na to żadnej odpowiedzi, nie potrafią tego leczyć ani wyleczyć. Tak. Układ odpornościowy zaczyna się osłabiać i to już nawet nie chodzi o to, że to są, że ten wydzielacz infekuje, że tak powiem, czy wpływa. On osłabia układ odpornościowy, który jest, będąc słabszy, też jest w stanie. Jest bardziej podatny na inne struktury, czy bakterie, które, czy wirusy, które też go osłabiają. I w czasie rzeczywiście ten układ odpornościowy na tyle się osłabia, że może to w konsekwencji nawet doprowadzić do śmierci, jeśli uwalniana dawka tych antygenów będzie długa i systematyczna, to obciąży organizm tak bardzo, że on nie będzie w stanie już ochronić się sam. Sam pan Emil Piasecki ze swoją byłą żoną, z żoną, która już nie żyje, jest tego przykładem, ponieważ rzeczywiście jego żona bardzo ciężko chorowała, bardzo, i nie obroniła swojego życia.
Kim jesteśmy, Darku? Kim my jesteśmy? To zależy, z jakiego punktu na nas patrzeć. Bo jesteśmy tak skomplikowanymi, żeby nie powiedzieć wielkimi istotami, że sprowadzać nas tylko do istot ludzkich, do ciał, które mamy, jest bardzo, bardzo niewystarczające, żeby tak. Jesteśmy świadomościami, czy ogromnymi świadomościami, ogromnymi energiami, które niosą te zapisy energetyczne w sobie, tworząc świadomości, tworząc czasem zapisy światła, które niesie to i buduje jakby nas, nasze istoty, łącząc nie tylko z polami morficznymi Ziemi, ale też z polami we wszechświecie, łącząc nas w jedno pole energii. Czyli tak naprawdę jesteśmy tym rojem, tak jak powiedziałeś wcześniej, tak? Mamy to połączenie takie, które nie jest tylko i wyłącznie charakterystyczne dla RH minus, a w zasadzie jest dla nas wszystkich charakterystyczne. Tak, ja bym powiedział, że wszyscy jesteśmy połączeni i tworzenie podziałów i nadawanie ważności, że ktoś jest bardziej wyjątkowy przez to, że coś posiada, powoduje właśnie, że te nasze połączenie próbuje się osłabić. Na wyższych poziomach, gdzie prawo przyczynowo-skutkowe chociażby nie działa, tam takich ograniczeń nie ma. Tam połączenie jest coraz bardziej pełne i ta świadomość jest bardziej szersza, szeroka. Cudnie, że się budzimy i cudnie, że zaczynamy widzieć inne jakby szerzej wszystkie aspekty naszego życia. To jest pięknie. Darku, to jest w zasadzie wszystko z mojej strony. Więc jeśli chciałbyś jeszcze coś dodać, to możesz. Ale jak ja to mówię, nie musisz. To tylko się pojawia mi, że odnośnie tego ostatniego, kim jesteśmy, teraz przyszło takie piękne uczucie, że jesteśmy też miłością. A miłość to taka najpiękniejsza równowaga we wszechświecie, która jest centrum wszystkiego i my w tym centrum, w tym sercu, że tak powiem, tego wszechświata również jesteśmy. I ta miłość coraz bardziej w nas się budzi. Zaczynamy odczuwać w siebie i to połączenie z samym ze sobą wewnątrz i stajemy się na nowo miłością, ale taką miłością bezwarunkową. No dobrze. To co, Darku, zamykamy tę sesję badawczą? Tak. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy, albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común
vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Są pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.